To spotkanie miało dosłownie wszystko to, co cechuje wszystkie starcia zespołów z dołu tabeli walczących panicznie o utrzymanie. Czyli walka, przewrotność, emocjonalność nadrabiały braki jakościowe. Braki, które niestety były dzisiaj bardzo mocno widoczne. Przez co starcie to było kosmicznie trudne w odbiorze dla postronnego widza, mimo że zapowiadało się naprawdę niezwykle interesująco. Legia Warszawa pokonała na własnym obiekcie Wisłę Kraków 2-1 po bramkach Tomasa Beckharta w pierwszej połowie oraz w 90 minucie Mateusza Wieteski. W 90 minucie oczywiście plus czas doliczony. Natomiast trafieniem dla przyjezdnych popisał się Gruszkowski po dość kontrowersyjnej sytuacji. Kontrowersyjnej sytuacji, która ponownie zresztą przytrafiła się sędziowi Lasykowi, bo ostatnio w Zabrzu pamiętne spotkanie z Rakowem i dzisiaj ten gol, o którym będę jeszcze potem mówił, też był, mam wrażenie, dość mocno polaryzujący społeczeństwo. Może przesadziłem ze społeczeństwem, ale z widzami tego spotkania. Mecz był naprawdę momentami bardzo niedokładny. Sporo błędów z obu stron, sporo szarpanej i niepłynnej gry, ale myślę, że żaden świadomy widz i odbiorca tej ligi nie spodziewał się czegoś innego po tych zawodach. I kurczę, koniec końców uważam, że mimo wszystko należy zespół Mistrza Polski naprawdę pochwalić za zdobycie dzisiaj tych 3 punktów. Bo skoro chwalę inne zespoły z dołu tabeli, które walczą panicznie o utrzymanie w momencie, gdy się przełamią, to dlaczego miałbym nie pochwalić akurat zespołu Legii? No ktoś mógłby powiedzieć, bo Legia ma większy budżet, bo jest aktualnym mistrzem Polski. Ale ja uważam, że jeśli zespół jest rozbity, to nie ma znaczenia, jaki ma budżet, czy ma jakiś tytuł na koncie, tylko po prostu ważne jest przełamanie, a te momentami jest na wagę złota i wywalczenie chociażby jednego punktu w momencie, gdy wyśmiewa się praktycznie cała piłkarska Polska, jest pewnym wyczynem. Wiadomo, że legioniści mogli zamknąć to spotkanie praktycznie już w drugiej połowie, wykorzystując jeden z wielu błędów Wisły Kraków w defensywie. Chociażby taki Peckhardt czy Wszołek wyszli sam na sam z Biegańskim, który całkiem nieźle dzisiaj zresztą bronił, ale o tym powiem później. Natomiast koniec końców zespół z Warszawy był dziś również blisko remisu, który, o ile by się zdarzył, mam wrażenie, byłby chyba najbardziej frajerskim remisem Legii Warszawa w tym sezonie, a to jest naprawdę wyczyn. Przy okazji uważam, że Legia zagrała znacznie lepiej w pierwszej połowie. Świetny występ Rosołka, który zagrał naprawdę genialną asystę przy tym pierwszym golu oraz uderzył bardzo fajnie za szesnastki jeszcze. Peckhardt, ten gol, to jak za starych jego dobrych czasów. Josue zagrywał niezłe piłeczki, zresztą ta asysta przy golu Wieteskim była idealnie wymierzona. I jakbym miał podsumować jednym zdaniem występ dzisiaj Legii Warszawa, nie oddali po prostu remisu przyjezdnym. Przyjezdnym, którzy... Przykro mi to mówić ze względu na Wajmiksika, ale przyjezdnym, którzy byli dziś bardzo, bardzo słabi. Tyle nieporadności, tyle niedokładności i błędów w defensywie nie widziałem już dawno. O dziwo dawno, bo ja mimo tego, że nie omawiam wszystkich meczów na tym kanale Ekstraklasy, to jednak wszystkie te mecze oglądam. Szczerze, w pierwszej połowie najgroźniejszą sytuacją Wisły Kraków było wyjście sam na sam Ondraszka i takie dość mocne nietrafienie patelni przez niego. Po zresztą całkiem składnej akcji. A w drugiej wydawało się, że gol dla Wisły Kraków byłby cudem. A jednak ten cud się kurczę ziścił. Przez co byłem mocno zdziwiony, ale równocześnie mocno rozbawiony. I mieliśmy oczywiście kontrowersję przy tym golu, bo Gruszkowski w pewnym sensie wybił piłkę z rąk Miszty, przez co naprawdę nie zazdroszczę Lasykowi ostatnich spotkań przez niego sędziowanych, natomiast trochę na plus dla niego, że ten mecz nie skończył się remisem, bo gdyby skończył się remisem, to wydaje mi się, że poleciałaby naprawdę gruba fala hejtu na tego sędziego. I niekoniecznie uważam mimo wszystko, że zasłużonego. Wydaje mi się, że Muński po zmianie miał sporą chęć, żeby wprowadzić fajną świeżość, bo widać było, że mu zależało, sporo biegał, natomiast jakie morale ma Wisła Kraków, każdy, kto oglądał dzisiejsze spotkanie, doskonale widział. Przez co, moi drodzy, Biała Gwiazda spada na 11 kolejek przed końcem sezonu do strefy spadkowej. Równocześnie wyrzucając z tej strefy spadkowej zespół Mistrza Polski, który aktualnie znajduje się jedną pozycję nad Białą Gwiazdą. Aha, no i właśnie, bym zapomniał. Najlepszym zawodnikiem w mojej ocenie po stronie Białej Gwiazdy był dzisiaj Biegański w bramce. Bo to, co ten chłopak się dzisiaj starał, było naprawdę imponujące. Sporo strzałów wybronionych, kilka patelni wybronionych. I ponownie dzisiaj, w sumie jak przy poprzednim meczu Rakowa z Wisłą Płock,
najlepszym zawodnikiem przyjezdnych jest bramkarz, a to naprawdę nie wróży najlepiej tym zespołom w ofensywie. Tymczasem ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, publikuję jakieś zdjęcia z przebiegu tworzenia filmów, czy udostępniam treści związane z Ekstraklasą. Pozdrawiam i łączę się myślami ze wszystkimi moimi koleżankami i kolegami z Ukrainy. Oraz zapraszam Was do posiadania dobrego i spokojnego, w tych czasach to bardzo ważne, spokojnego weekendu. Dzięki za uwagę. Cześć.